Startujemy z Ustki? Ja cię widzę bez odbioru. Startujemy z Ustaczki. Jak ja wytrzymam szybko, bo jest nie widać. Pięknie. Piękna nadmorska, jak to się mówi, mieścina. Mamy pamiątki z Ustki? Mamy. Zjedliśmy loda. Jest, który dzisiaj jest? 29 lipca. Pogoda jest przepiękna. Piękniejszej nam nie było trzeba, prawda, Turciu? Było pięknie. Zamoczyliśmy nogi w morzu. Byliśmy na wieży. O, byliśmy na wieży. To by nie była wieża, to była latarnia morska. Byliśmy na latarni morskiej. Teraz jedziemy gdzie? W kierunku Darłowa. Dość ładne. Sobie możemy jechać bez zatrzymywanki. Tylko musimy przepuścić. Musisz pokukać. Się nic nie jedzie. A z Ustki jeszcze nie jechałem, do Ustki jeszcze nie jechałem za Widnego. Widzisz? Jak nie? A że dawno nie byłem, nie? Co roku idziemy tyle, możemy jeszcze wieczorem pojechać. Na kebaba wegetariańskiego. Daj mi się na dworze szybko wystygnąć. To mi nie jest tak wiemo na dworze. Żłobek, przedszkole, szkoła podstawowa. W jednym miejscu wszystko. Jest 9 lipiec, a pogoda jak w kwietniu. 17 stopni ciepła. Albo na niedzielę ma... O kurde, dzieci to samo mogłem przepuścić. 30 stopni ma być w fajnie w niedzielę. W Ustce cię słychać. Selfie. Na jakiej ulicy? A zobacz, jak się nazywa ta ulica? Na tym domu pisze? O, nie widzę. Biedronka w Ustce jest na wylocie na po Postominu. Jaka? Kwiatowa, tam jest Kwiatowa. Ulica bodajże nazywa się Kwiatowa, gdzie jest ta Biedronka. Gdzieś dorwały do siebie się wody. Kwiatowa. Ależ bardzo proszę. Trzeba być na wylocie na pomnik.
Rudnica. 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 Powiem ci, że zjadłem tą kiełbasę naszą polską, tą taką, tą tam, co kupiłem na rynku wczoraj. Mi się odbija tłusty. Co było mi jej nie jeść? Co było lepiej zjeść pomidorów? Słuchaj. A to tu idziemy z szumą w dom, dobra, już szumi. Pracuje mój brat. Wycina mięsko z rybek. Ciekawe. Czy dobre? No, to można powiedzieć, że urlop zaliczony, tak, córka? Z dentysty byłem. Nad morzem byliśmy. Może przylepić? Jeszcze pojedziemy tego, do... Międzydrogu, tam też jest ładnie. A co? A tam jest ten woda? Tam jest morze i tam jest takie, taki, tam dużo artystów przyjeżdża, aktorów. Czemu to Międzydrogu? No, podobali sobie Międzydroje, wiesz. Onino tam jest. Kiedy tam się... Kogo zatrzymali? Na skuterze pan zatrzymał. Bez kasku. Ale się czepię teraz skutera. No to o tym pasacie wam mówię. Mam to na filmiku nagrane, pokażę chłopakom. Patrzcie, się kumarków czekają. O, ale sprzęty rolnicze są. Jak widzę sprzęt rolniczy, to mi się ciepło robi w majtku. Nie wiem, się do mnie w tym górze. Cóż to za jachtownia tu jest? Ta matka mi nawysyłała zdjęć. No, no i filmików. Co kot jej pomagał robić na drutach? Ale nie ten, bo nie ma tej zasięgu. Matko mi, o, brzuch ci widać. Twój brzuch widać.
29, a jeszcze kurde nie jest ten. A jeszcze zboża nie koszone są. Gdzieś nie koszone? Zboża powinny być koszone, powinny być żniwa dobra. Wszystko myśli do tyłu. To by było sucho, a teraz leje. Powinno być odwrotnie, lepiej powinno się trapić na bicu. Część budynku i wiesz, pałacyk piękny jest, nie? Nie wiem, to PGL chyba. Pegr tu był chyba kiedyś. Po prostu to na Jarosław ci powiedzieć. Taki ważkowy, taki sam przystanek. Ale i pogryz włóczkę. Jaki kocureczek puchaty, malutki. O, ma ogon. Zapomniałem, jak mam puchaty. Ale. Że wygrał. Zwycięży.
jest szybki. To jest high. Mam 4G, to jest najwolniejszy. Jak on 4G, to szybko chodzi. Tak? To się wstawiać. No. Nie jesteśmy w Ponstominie. Ale przedtem miałem w tamtym, na wotule, miałem cały czas H i zapierdzielał szybko. Ja bo tu też mam H. Na tym też mam H. Mam 3G i szybko. A tak zauważyłem, że ten play i ta trójka tak samo działają. Jedna kreska i zapierdziela dosyć szybko. Internet chodzi, nie? Nie. A tu jedna kreska i kaput. Już nic nie działa. Dwie kreski były. A jedna kreska, jak jednej kreski zasięgu nie było dużo. Chorą tą łyżkę byś gdzieś wypierdolił na bok. Chłopaki, nie bluzgajcie, bo filmik nagrywam w polskich pięknych krajobrazach. W Polsce ronda zaczęli budować, proszę. Bo w Anglii się napatrzyli. Ronda co kawałek. Tylko tam wziąć. Musisz tego placka, wiesz. Mogłeś robić? Jest, tu, bo dałeś ten tutaj. Takim małym pierdzikołkiem się nie wyrobił, bidny. Ej, bo ci do koszyka wjadę. Mistrz kierownicy, proszę państwa. Tym, no. Jak to tworzyłem? Plastem, jak się nazywa? Kortlast? Plast? Ja, to autobus jedzie. Żywicą to autobus zdrowa, bo tak się powiedziałem. No to jest jakiś taki, którego tam jakiś duper jest. Ty, ale aż nie wiesz, że nie wziąłem obcinacza do pracy. Nie chcę sam wyzwać, bo już od dawna urąk miałem wyzywałem. W sumie jak pojedziemy do salonu, to możemy zajść do tego urąku. No to jeszcze wejdziemy do Ługnę i kupimy, tak? Ługna. O, Ługa. Ługa. Ługna. Nie wiem, ona chciała z tej butelki tego chciała. Chyba, że mają 5-letowy kontener. Była wypalarnia cegieł, nie wiem czy jeszcze jest. Później. Nie chyba. Tutaj po prawej stronie. Nie ma. Wszystko. Wszystko. Nie jest, bo same jeszcze cegieł. No ale tam nie ma i jest pusto na halach. Ale to nie całą halę niż tylko tam. Uuu, to jest taki rozpiziej. No to mówię, i oni mieszali te z torcinami. Cegły i wypalali, to cegły się wypalały, trociny się wypalały w środku i były takie szparki. To jakiś po PGR-owski tam, jakaś obora. PGR. No to nas pomoże, to wszędzie były te PGR-y.
za szeroko te dziury były? No. Obejdź dookoła. Objadę rondo, żeby wiedzieli, że do rondo. Ale piękne rondo, proszę państwa, polskie pierwsze rondo. Jeden z większych rond świata. Tam najdziemy to. Mogę jeszcze raz objechać. Ale się teraz w głowie kręci. Nie? W Tyniu jest takie piękne coś. Roundabout. Droga piękna, nowa. Proszę paski. Jak paski to za 20 lat mam mówił, nie droga będzie dziurowa. Jaki wysoki rant jest, nie? Taka skarpa jest. No to zjedziesz z drogi i łapiesz pobocze i leży w rogu. No to co chcesz? Staniewice. Ciekawe jestem, tylko nie było nazwy miejscowości, tylko ten znak, no, który jest zabudowany. Chciałbym wiedzieć, do jakiego zadupia wjechałem. Węsinci. Potupaje? Nie wiem. Nie, że tam co? Takie drzewa poobijane. Jeszcze mają ścina zakręt dupek. Ty też tak zresztą. No ale mi zjechało, a widzisz, że się zakręt ścina.
kary to jest kolor konia. Kary? No. Czarny koń to jest kary. Zawsze. Czyli taki nieco czarny, nieco brązowy, taki ciemny koń to kary. I Siaśko. Miejscowość Sławsko. Miejscowość położona opodal Sławna. Jeden z większych dziur Polski. Dziur? Dziura, za nie wygląda na ciebie. Mają tu piękne płoty. Wiesz, mają, bo ludzie poobnawiali chałupy. Nawet mój sąsiada, żeby ładnie wyglądało, wiesz. Pocieplali, żeby mi... Jak się mi opału szło zimą. A po pociąć pacjenta. Posiedział na trawie, leżał. Kia Sorento. Kto taki dziadostwo? Jaśkiem poszłam się gapić. No dobrze, zająłem się gapić. Odidą. Sprzedam. Pyle? Tu wszędzie, to każdy z domu, to każdy miał gospodarstwo rolne. Każdy miał kunia, parę krów, uprawiał sobie glebę, a teraz nikt tego już nie robi, nikt mi się nie chce. Taka fajna stara brama, nie z domu. Gnojownik na środku. Co to wymyślił? Niemcy, to jest niemiecki styl. Na środku podwórka gnojownik. Że z każdej obory masz blisko do gnojownika, nie? No uchystwo, ale to wiesz. Praktycznie na nich to było, nie? Szkoła czy to jest gimnazjum? Szkoła, podstawówka, gimnazjum w Rzeźnicy. Przyczepkę i ona leci sobie na górę. I zboże też można nią transportować, bo marszałek ma taką dmuchawę. Musimy zboże też nią transportować na górę. Że muszą być szczelne dechy, bo ci wszystko wydmucha. Się śpieszą, to dopiero można przyspieszać. Wszyscy tam byli, no zagapywali się. Co jak, na obiad do Sławna? Czy idzie do domu gotować? Do sławińskiego takeleja? To jest zaliczona budka. To jest prawdziwy tej kawie, bo tam nie możesz się rozkryć. Gdzieś były sady owocowe. Kropleski to wykupił, trochę sadu zostało, bo wycinał drzewa owocowe, żeby tam jakieś tam jelenie pójść do Daniele. I tam tak zrobił z tego. Jelenie, Daniele. No, tam jelenie, Daniele, czy tam dziki latają po tym terenie. A to jest ostatnie osiedle, które budowali sławnie jeszcze w latach 90. Potem przy starym sławnie nic się nie budowało. Takiego typowego miastowego, wiesz, miejskich tych budowli. Potem zaczęli takie budowy takie, każdy sobie sam domki budował, nie? A to jest ostatnie z lat 90. budowy. No. Zobacz, jak te domki wyglądają. Pięknie. No domek mamy, w mieście mieszkają, nie? Gdzieś figura, ale niektórych.
tam, że pomarańczowe było to, bo zastanowił ich samochód. No, w tym czasie długo nie się budował. Znaczy tam w środku, nie? Nie wykończono ma. Najłatwiej jest pobudować tam, nie? A potem wykończyć to długo, nie? Będzie więcej kasy idzie na środek, nie? A jak Karolina się buduje, ten dom pod dach, teraz dwa postawią, nie? Jesteśmy po szpitala, słuchaj, no tu się rodziła, w tym budynku. Wyrżnęli się z brzuszka od mamy i reanimowali, bo nie chciała zyć. Ja bym umarł, jakbyś nie chciała zyć. Ja bym się wyprowadził do Szwajcarii. Tam bym sobie się mieszkał i płakał. Oni dopiero do nas wiesz, powiedzieli, jak już było wszystko dobrze, jak już zaczęłaś samodzielnie zyć. No co, mieli mnie zostawić? Żebym się tam... Aha, to są tam pierwszeństwa? Gibną? To nie jest pierwsze, nie jest pierwsze, że? I uwaga, polska, prawdziwa droga. Druga pamięta jeszcze drugą wojnę światową. I jest bardzo mało pokrzywiona ta droga. Dlatego, że jest taka, nie? Tak jakby ona była taka, jak te z asfaltowe, to zobacz, dziura na dziurze już jest. Polska droga! Ledwo pokrzywiona! Mi nie złamało pitonka! Gdzieś ta droga ma pierwszeństwo. Ale mi się chce ten... odfryskiwać. Kanapeczkę, braniczkę i jedziemy. Siadło. Tam mamy straż. Ja myślałam, że my straży nie ma tej. Straż porządna nie jest. Ale nie wiedziałem. Tam masz taki ten, okno mają do trenowania. Płacam się przez wodę, zobaczyć taki jakby okno. Widzę, że po drabinie muszą szybko wyjść. Więcej 4 się zapłaciło za jego fajki, nie? Prawie 100 funtów. Nucia. Nie prawie, tylko 100 funtów niemalże. Niemalże jest tam gdzieś jakieś miejsce na parkingu. A nie idziesz pod sądem? Pod same frytki? Się nie da. Właśnie. Ja to nie jestem tego jednokierunkowa chyba. Bo jednak jednokierunkowe, żeby skoro tam znak. To był samolot. Nie, nie zmierzył. No to był samolot. Raz się wyjdzie, a ja sobie tu. O, pani to chowa. Jak to? No patrz! Ale pipy! To idziemy tam, czy idziemy... A gdzie tam? Tam jest jakieś włoskie gówno. Dalia czy Delia? Czy idziemy tam, koło Luxa jest jakiś hamburgery?
Idziemy po tą łupę? Bo zapomnimy potem. No to my przyjechali. Ale pipy! Czy Hiszpanię? Ten klub ratuje siebie nawzajem. Nie. Pomaga swojej gospodarki. I jeśli powstanie osobny budżet Eurolandu, będzie to około mniej pieniędzy dla Polski. Po co? Unijnej kasy po 2020 roku. I jesienią o pomysłach powierzam na nią rozmawiać z ministrami finansów z strefy euro, a także cały czas. Znaczy, co innego radzić? To sam blisko 2000 nielegalnych imigrantów usiłowało przedostać się tunelem z Francji do Wielkiej Brytanii. Nie żyje jedna osoba, to obywatel Sudanu. Z Paryża relacja Marka Brzezińskiego. To 9 ofiara śmiertelna od 1 czerwca. W Szabuszach, Merkale, gdzie koczują tysiące uchodźców marzących o dostaniu się na Wyspy Brytyjskie, piętnuje hipokryzją władz w Paryżu i w Londynie, które przymykają oczy na to, co się dzieje nad kanałem La Manche. Jej zdaniem konieczne jest zwołanie w tej sprawie nadzwyczajnego szczytu francusko-brytyjskiego. Po ostatniej tragedii władze w Paryżu obarczają odpowiedzialnością dyrektorów Eurotunelu. Ich zdaniem środki bezpieczeństwa nie są wystarczające. Eurotunel twierdzi, że wina jest władz, bo sytuacja w Calais przerosła. Dyrekcja dodaje, że od początku roku zatrzymała 37 tysięcy osób usiłujących nielegalnie dostać się na brytyjski brzeg. Brytyjski rząd zrobi wszystko, by rozwiązać kryzys dotyczący imigrantów w Calais, oświadczył premier David Cameron. Bierze się sztab antykryzysowy Cobra. Jego spotkanie poświęcone będzie tej sprawie. Na koniec aktualności europejskich jeszcze jeden temat. Disneyland w Paryżu na celowniku Komisji Europejskiej. Powód? Wyższe ceny biletów dla obcokrajowców. Bruksela wysłała oficjalne pismo do francuskich władz z prośbą o uzasadnienie. Komisja otrzymała sporo skarg na zawyżone ceny w parku rozrywki. Dlatego postanowiła się temu przejrzeć. Więcej o tym z Brukseli nasza korespondentka. Francuzi kupują w internecie bilety wstępu znacznie taniej, aniżeli obywatele innych unijnych krajów. Specjalne oferty na stronach internetowych są także dostępne tylko dla Francuzów, ewentualnie jeszcze. A to nie dlatego? Ale na przykład Niemcy muszą zapłacić dwa razy więcej. Według komisarz do spraw rynku wewnętrznego Elżbiety Wieńkowskiej to dyskryminacja ze względu na narodowość. I jeśli popularny Disneyland w Paryżu nie przedstawił przekonującego uzasadnienia,